Dzisiaj zrobimy przegląd najobrzydliwszych mobów, jakie chyba można po prostu spotkać w Minecrafcie, a niektóre zapewne będą też jakieś straszne. Widziałem jakieś 5 z tych mobów, a wiecie ile ich jest? Tyle! No powiem wam, trochę ich tutaj jest, jakieś to chyba będzie. Tak więc, jeżeli lubicie takie przeglądy mobów, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, a my już przechodzimy do przeglądu. Pierwsze co, to będziemy sobie przeglądać, jakie są moby w pierwszym pasku. I teraz w ogóle one mają nazwy pomieszane. Tak więc, może trochę oddalimy się od tych skrzynek, żeby jak coś nam się... O dobra, tam już się coś zespawniło, ale dobra, nie będziemy na to patrzeć. Pierwsze co, to mamy... Uwaga! Ło, co to jest? Ej, what? Ej, co? Ej, ten dźwięk mi się podoba. Jest kościotrup, albo coś co przypomina... Jezus, jakie dźwięki. Coś co przypomina kościo... Znaczy kościotrup, w sumie nie wiem jak to nazwać, ale to jest genialne. To trzyma oczy. Nie no, dobra, to jest genialne. Obok krówki może postawimy teraz... Uwaga! Wow, wodny jakiś! Ej, coś tutaj nam się napisało. Patrzcie, aż woda z niego wylatuje. Dobra, może go do wody damy, może będzie się lepiej czuł w wodzie. O kurde, dwóch zespawnowałem. O nie, dobra, ale tutaj jest... Dżengu chyba, Jengu. On jakoś tak się nazywa. Fajnie wygląda, taki... Szkoda, że mało przypomina wodę Minecraftową, bo przypomina wodę, ale taką nie Minecraftową. Ale fajne, dobra. Czyli mamy jakiegoś wodnego, który ducha chyba, który lata, może to jest... Coś, nie wiem, takie coś by mogło strzec właśnie tutaj świątyń podwodnych, to by mi się podobało, a nie jakieś tam guardiany. Dobra. Wow, teraz mamy ognisty, chodź tu. To jest jakiś wilk, to jak Pokémon, jak Charizard wygląda. Ej, on w tornadzie jest, patrzcie, widzicie to? Uwaga. Wow, ten to będzie by pasował. Dobra. Dzień dobry. Ej, on ma z tyłu jakieś... Halo? Co ci się dzieje z tyłu? Ty masz... Jakie dźwięki masz? Wow! Takie dziwne! Halo! Dzień dobry! Dobra, następny! Wow! Wszystkie latają, ja nie ogarniam tego. Wszystkie tutaj latają. Dobra, ten jest kamienny. A to... Na razie te gwiazdki to są chyba takie jakby typy. Wszystkie tutaj mamy różne... Ten jest chyba taki trochę śnieżny albo lodowy. Ten jest z kamienia zrobiony, ten, no nie wiem z czego w sumie. Tutaj mamy wodnego, ognistego, dobra, teraz nie wiem czy to już było. Oj, tutaj mamy kryształowego kolesia. Kurde, o patrzcie, nawet słychać... A z tego kapie, ej, pocisz się, koleś, pocisz się trochę. Nie wolno się pocić, dobra, jeszcze sobie dzień ustawimy. Nie można się tak pocić, dobra, kryształowy. Co to? Ten to w ogóle jakby miał się... Wszystkie latają. Ten to jakby miał się zaraz wywiercić w podziemie. Oj, tutaj mamy jakiegoś... Nie wiem w sumie jak to się nazywa. Banshee, tak. On się nazywa Banshee. Nie Banshee, on się nazywa Spriggan. To ten pierwszy się Banshee nazywał. Spriggan! Dzień dobry. Lecimy teraz w góry, zobaczymy. Tutaj mniej trawy jest, ta trawa mi przeszkadza trochę. What? Zróbcie jeszcze raz tak. No nie tak, dłużej tak. Ej, to są jakieś... Nie wiem... Wow! Gdzie to masz? A ty... Gdzie macie te kulki? Ale ładnie śpiewasz. Ej, to jakieś syreny takie trochę Czy może... Może nie syreny, ale dwie naraz się zespawnowały. To tak umiem. Dobra, czekajcie. Zabijemy je, zobaczymy czy... Oj kurde, one mi efekt dały growing. Teraz świecę, kurde. Ciebie też trzeba zabić. No, papa, dobra. Teraz następny. Uwaga! O kurde! W sumie to nie są najobrzydliwsze takie. Niektóre są fajne. Ej, ten z magmy jest świetny. Te odgłosy. Gdyby w Netherze go tak spotkać, no nie? Byłby spoko. Dobra, następny.
Uwaga. Wow! Następny jakiś Arab. Ej, mamy Araba i to, kurde, z... Jak się nazywa? Sylf. Co to? Czekajcie, bo... Tut... W sumie to można nazwać najstraszniejsze stworzenia, jakie w Minecrafcie mogą być. Tak mi się wydaje, bo czy może być coś straszniejszego niż latająca głowa, która nagle... zrobimy sobie dzień i jeszcze troszkę... O, jasność. Patrzcie, jak to na nas by leciało takie coś. Albo takie coś. No takie coś to jeszcze nie. Ale no, powiem wam, ciężko było. Dobra, w nocy następnego zespawnujemy, żeby była noc. Wow! No takie coś jakby na mnie leciało, to już by, byłoby słabo. Jakaś ćma wielka. Kurde, co tu się dzieje? Weźmiemy sobie pochodnie. Ej, czy tam się zespawnowało wielkie drzewo? I dinozaur? Dobra, mniejsza z tym, ale... oświetlimy sobie tutaj, będziemy w nocy, żeby dla efektu lepszego. Żeby to wszystko ładnie tutaj wyglądało. Teraz nie pamiętam, które już były, a które nie. Jak ty się nazywasz? Dobra. To zapewne... Ty jesteś Ecik pewnie, nie? Czyli teraz... Jin. O, Jin, może to będzie Jin faktycznie. Halo? Ej, szumisz! Trochę szumisz. A te drzewo... Nie no, dobra, to drzewo jest dziwne. Przejdziemy do tego drzewa pewnie też. Dobra, Jin jakiś. Zephyr. Elektryczny. Dobra. Elektryczny, teraz... O! Nie no... Aż muszę sobie screena z tobą zrobić. Kurde, stój no, daj... Uśmiech! No uśmiech! Poczekaj no! Daj uśmiech zrobić! Poczekaj, przecież patrzcie jak on ręce w ogóle ma rozłożone, dobra. O, o, teraz... Kurde... Przyjacielu! Dzień dobry. Kurde, nie dasz sobie... A co on tam robi? Dobra, dobra, uwaga, teraz odejdziemy kawałek, bo... i zrobimy sobie już dzień może. O kurde, dobra, tu za dużo tych stworów się zrobiło. Dobra, następne, teraz, uwaga. Znowu te, to były już te? Uuu! Odejdź. Patrzcie, co to jest. Jezu, weźcie, jak to... Jak to by na mnie szło? Ej, ręce ci trochę... Patrzcie na to. Nie no, to jest straszne. Dobra. Uuu! Ty nie jesteś taki straszny. Nawet twarzy nie masz. Motylek taki. Dzień dobry. O, i dzwoni nawet. Dzwoneczek. Dobra, ostatni, który mam w ekwipunku. Uwaga. Wow, zielony. Nie no. Jak w ogóle wy atakujecie wszyscy? O, 1.14 to... Dzień dobry, pokaż jak atakujesz. Tak. Chyba mnie nie atakujesz, czyli mnie... Czymś strzela, ale... Bo słyszę, ale... No strasznie dużo tych potworów jest, no musicie przyznać, prawda? Prawda, dobra, uwaga, teraz tak. Jakiś... Pan Skorpion? Dzień dobry. Co tu? Ale czołg, no jak czołg po prostu wygląda. Dobra, następny. Jaki fajny! Dzień dobry! Taki, nie wiem, niby pająk, niby... Szerszy, znaczy szerszy, jakiś... Nie mam pojęcia, jak to nazwać nawet. Nic to mi w sumie nie przypomina. To jest podobne, to taki pajączek, tylko że lodowy. To, no to już jest krab. No wygląda jak krab. A jak wygląda? Frost, znaczy jak się nazywa? Frost, web, no jakoś tak. Dobra, następny. A to, to było. Śmierć! O kurde, nie no, dobra. To jest kurde jakaś mod dla jakichś wariatów chyba. Uwaga. Co on mówi? Traj co? No gdzie? Chamie, no gdzie idziesz pod ziemię? Tak się nie bawimy, ale to śmierć jest chyba, nie? Tu przecież sam powiedział. Nie no, to było najlepsze. Dobra, lecimy dalej. O, mumia. A nazywa się mumia? Crypt Keeper.
No proszę, dobra. Jakie dźwięki masz? Dobra, uwaga. Dobra, jakiś mały zombiak, okej? Dobra, ale widzimy jak to wygląda. One się już palą w nocy, znaczy się w dzień. Chodzi jak on chodzi. Dobra, teraz uwaga. Uwaga. Wow. No, co on robi? Idź, idź, idź. Ej, on podpala to wszystko. Jakimś, w ogóle patrzcie jaką dziurę ma tutaj. O nie. Czemu ty to palisz? No nie pal się. Idź do siebie tam. Tam się możesz bawić. Dobra, jeszcze jedno tu mamy. Uwaga. Jakiś mamy taki. Nie wiem, nie mru... jak to, konik polny? Czy połączony z mrówką? No coś takiego. Coś takiego, w ogóle pod F1 przecież napisy znikają, zapomniałem. Coś takiego to jest, nie? Jakiś konik połączony. Nie no, sorry, ale. Dobra, lecimy z następnymi. W sumie mogę clear wpisać. Dobra. Pyk, 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 pyk. I słuchajcie, skończymy tą skrzynkę i będziemy dostawiać chyba następną na kolejne odcinki, jeżeli będzie wam się podobało. Oczywiście, dobra, lecimy dalej. Uwaga! Pająk! No takie pająki w Minecrafcie by mogły być, tylko że czarne. On w ogóle sieci zostawia, patrzcie, on takie sieci zostawia. I te dźwięki go, Jezu. Dobra, tam jeszcze ktoś inny się odzywa. Uwaga! O nie, no po co mi ta pogoda tutaj? Jak on chodzi? Dobra, teraz. O nie, tylko nie to! Wielka pszczoła! Albo osa w sumie. Jak się nazywasz? Joe Stalfa. W sumie. On gania osę chyba. To jest raczej osa, nie? Bo taka. Żądło jakie masz. No to raczej osa jest, tak mi się wydaje. Tylko. Patrzcie, ona się patrzy na tą kurę. Nie robię nic. Ona też lata, znaczy jak się nią opuści, ale tak to też. Nie wiem, patrzy się na tą kurę. No nie! Zostaw! No chamko! Co robisz? A tam idź tam. A idź tam. Dobra. Pyk. Aha, to było już. Dobra, to następne. O tu, teraz jest pszczoła chyba. Albo królowa taka nawet w sumie. Dobra, nie. Nie hukaj mi tu. Zespomnuję wszystkie i będzie. Uwaga. O, no i to jest skorpion piękny. Idzie po świnie. Idzie po świnie. Uo! I dziabnął, dziabnął. Dziabnęła mnie. Dobra. Dawaj, dawaj, świnia, świnia, weź go. Nie wiem, pochrumkaj. A, no niestety. Dobra, chyba w pierwszej skrzyni już nam się skończyło, tak mi się wydaje. A nie, jeszcze mamy. Spokojnie, jeszcze spokojnie. Już myślałem, że. Że się skończyło. Dobra, teraz na drzewie i trochę tego pospawnujemy. Co? To? Co to jest? Dzień dobry? Jakieś odgłosy masz? O kurde, ale się wije! Wąż, wąż. Dobra. Następny. Co? Małp... Wygląda jak małpa. Tylko te odgłosy. Dobra, następne. O kurde, znowu jakaś... Skolopendra, co to jest? Nie mam pojęcia. A jakie ty masz? Piękne, lubię odgłosy wszystkie przesłuchiwać. O, no dobra, ty jesteś mały, ale możesz być równie groźny. Dobra, lecimy następne. Tutaj też jakieś małe, takie kleszcz, to wygląda jak kleszcz. Znaczy tak mi przypomina, może tak nie wygląda dokładnie, ale przypomina mi kleszcza, ble. Dobra. Ciebie już widziałem gdzieś. Nie wiem dlaczego znowu cię spawnowałem. Ciebie. Ciebie chyba też. Nie wiem czy. O, tutaj. O kurde, jakie oko. No nie, to nieźle. Dobra i. Oj, kolejna jakaś. Nie wiem co to w sumie jest. Jakieś odgłosy. Kocham te odgłosy, dobra. Lecimy. Po kolejne. Tutaj nasze, o, ostatnie trzy, patrzcie, to ma kształt kleszcza, to może to będzie takie, czy no nie wiem dlaczego kleszcza, ale mi to kleszcza przypomina po prostu. O
Kurde, jakiś nietoperz tutaj go zespawnuje. Nie, to nie jest nietoperz. Halo, czym ty jesteś? Płynął! Płynął! Masakra, dobra. Kurde! To jest smok! Latający smok! I to się nazywa smok, a nie jakiś tam Ender Dragon. No halo, masz jakieś dźwięki? Oj! No to nieźle, tu... W ogóle tu jakiegoś dinozaura mamy. Halo, dzień dobry. Panie dinozaurze. Halo, proszę się nie odwracać ode mnie, no co za ham. Ja nie wierzę. Poczekaj, czekaj, bo muszę cię nakamerować, no kto się kameruje, no. Panie gąsienico, znaczy panie, nie wiem czym, co, czym jesteś. Oj, masz piękne oczy takie bordowe, albo jaki to kolor, w sumie nie wiem. Pierwsza skrzynia nam się już opróżniła. Mamy jeszcze tutaj i tutaj, ale to zostawimy już na kolejny odcineczek. Jeżeli wam się ten spodobał, to na pewno na 100% będzie kolejny. Tak więc dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pa, pa. Zostaw kciuka i komentarz. Tak, Król Angular się żegna.